Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Biuletyn Vlog. Dzisiaj gościem jest mecenas Wojciech Jarosiński. Wojtku, Dzień dobry. witam serdecznie. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Pozwól, że przedstawię Twoją sylwetkę. Jasne. Dzień dobry, Konrad. Witaj. To przyjemność przyjąć takie zaproszenie. Wojtek jest partnerem w kancelarii Olesiński i Wspólnicy. Zajmuje się rozwiązywaniem sporów dotyczących realizacji projektów technologicznych i też szeroko rozumianym doradztwem w zakresie nowych technologii. Ma bogate doświadczenie, jeśli chodzi o doradztwo procesowe, przedprocesowe, właśnie w tej branży, gdy idzie o między innymi skomplikowane projekty technologiczne. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Columbus School of Law w Waszyngtonie, gdzie uzyskał tytuł LLM. I wiem, że nadal jesteś związany z Waszyngtonem, mianowicie jesteś w Board of Visitors Columbus School of Law. Gratulacje. I też cały czas jesteś związany z UJ-em, z Twoją alma mater, ponieważ jesteś w zespole do spraw jakości kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji UJ-u. Zdradzę też, że Wojtek w wolnym czasie zajmuje się fotografowaniem, fotograficznym dokumentowaniem zmian klimatycznych. To bardzo, bardzo ciekawa aktywność i popieram. Temat mi bliski. Jeszcze raz serdecznie Ciebie witam i zapraszam Państwa na rozmowę z Wojtkiem. Dziękuję, Konrad, za to przedstawienie. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania, jakie pojawią się z Twojej strony odnośnie projektów technologicznych i arbitrażu w ich obszarze, który no, w mojej ocenie jest niedoceniany i wymaga na pewno dalej idącej promocji. No, chciałbym zaznaczyć, że niewiele wiem na temat IT, na temat tej branży, w której się specjalizujesz. Natomiast pozwól, że zapytam Ciebie na początku o pracę Ancitral. Mianowicie Ancitral zasugerowało modyfikowanie zapisów na sąd polubowny na potrzeby sporów technologicznych. Powiedz mi, co o tym pomyśle modyfikowania zapisu na sąd polubowny sądzisz jako pełnomocnik? Przede wszystkim cieszę się, że Ancitral pochylił się nad tym zagadnieniem. Ponieważ jest trochę tak, jak Konrad wspomniałeś, nie ma chyba jeszcze takiej pełnej świadomości społecznej o zagadnieniach dotyczących nowych technologii, tych projektów, które są związane z tworzeniem nowych technologii, budowaniem programów komputerowych, czy ich utrzymaniem i serwisowaniem. A przecież technologiczna rzeczywistość jest wokół nas. To w oparciu o projekt technologiczny i umowę dotyczącą infrastruktury i utrzymania jakiegoś środowiska i oprogramowania możemy teraz nagrywać tego vloga. To nas, te nowe technologie nas otaczają, także dobrze, że Ancitral jest zainteresowany rozwiązywaniem problemów, które naturalnie projekty technologiczne obfitują i świetnie. Że konferencja z drugiej połowy zeszłego roku pochyliła się nad tym zagadnieniem. Przedstawili w wyniku konferencji rekomendacje dotyczące modyfikowania zapisu na sąd polubowny. I zastanawiam się natomiast, czy czasem warto jest zmieniać coś, co jest dobre. To będzie takie fundamentalne pytanie w odpowiedzi na twoje pytanie o charakterze retorycznym. Ponieważ mam odczucie, że modyfikacja zapisu na sąd polubowny, ona wymaga bardzo dużo staranności, niezwykle dużo wyobraźni. Przede wszystkim staranność. Należy być ostrożnym, żeby nie naruszyć zasady równości stron, żeby nie naruszyć gwarancji w zakresie praw do obrony, żeby nie zachwiać relacją między stronami w tym krytycznym momencie, kiedy strony decydują się na rozstrzygnięcie w ramach sądownictwa prywatnego i oddanie pewnej autonomii czy uprawnień, które wynikają choćby z konstytucji prawa do sądu w ręce prywatnych podmiotów. To jest ta staranność. Natomiast sama wyobraźnia, kiedy modyfikujemy zapis na sąd polubowny, no to wprowadzamy postanowienia, czy to dotyczące inicjatywy dowodowej, czy wyroku
wstępnego, który na przykład nadaje się do wykonania tymczasowo, tak jak proponuje Citral. Tutaj wydaje mi się konieczna jest wyobraźnia, żeby przewidzieć, jak projekt informatyczny będzie przebiegał i żeby nasza regulacja zapisu na sąd polubowny nie doprowadziła do skutku takiego, że strony po tym sporze już nigdy nie będą miały ochoty uczestniczyć w arbitrażu. Nie powinniśmy na pewno zbytnio komplikować czyli procedury. trzymajmy się standardowych klauzul, wzorców publikowanych na stronach poszczególnych instytucji, rozumiem. Myślę, że jest to dobry pierwszy krok w celem promocji arbitrażu w branży. Dokładnie. Bardziej, że mam takie doświadczenie z negocjowania umów, które pokazuje, że jest już wysiłkiem w naszym porządku prawnym w Polsce wprowadzenie zapisu na sąd polubowny do treści umowy. Mhm. Jeżeli mielibyśmy jeszcze skupić uwagę na modyfikacji tego zapisu, uwagę stron i negocjatorów, to angażujemy dodatkowy wysiłek i jeszcze bardziej zniechęcamy do zmiany podejścia i wyrażenia zgody na zapis na sąd polubowny. Może lepiej skupić uwagę na procedurze eskalacyjnej, która zostanie w razie niepowodzenia zwieńczona standardowym zapisem na sąd polubowny, jako pierwszy krok. Przed naszą rozmową wspomniałeś, że chciałbyś porozmawiać o projektach zwinnych. Strasznie mnie wystraszyłeś. Przeczytawszy twojego e-maila, nie będę ukrywał, że nie wiedziałem, o co chodzi, ale gdybyś zechciał mi i widzom wyjaśnić, dlaczego właśnie w projektach zwinnych ma sens wprowadzanie zapisu na sąd polubowny. Ja już Dzięki. wiem, ja już wiem. Myślę, że porozmawialiśmy chwilę, zanim weszliśmy na wizję, ale myślę, że to pojęcie projektu zwinnego warto byłoby przedstawić. Oczywiście. Projekt, czyli tworzenie czegoś, co jeszcze nie istnieje, tworzenie na przykład aplikacji takiej jak Zoom, przez który się teraz komunikujemy, w ramach projektu zwinnego polega na przyrostowym, iteracyjnym dobudowywaniu funkcjonalności, z których użytkownicy powinni jak najszybciej, mówiąc kolokwialnie, cieszyć się, a bardziej profesjonalnie czerpać korzyść biznesową. Często projekty zwinne są stawiane w kontraście, czy kontraście, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale są względem projektów kaskadowych, gdzie trochę jak z budynkiem, projektuje się całą aplikację od początku do końca i ona jest realizowana od początku do końca i dopiero wówczas przekazywana użytkownikom. Projekty zwinne w trakcie realizacji, te funkcjonalności są na bieżąco udostępniane i optymalizowane, polepszane, poprawiane. Teraz jak to jest z tymi zapisami na sąd polubowny i rozwiązywaniem sporów w projektach zwinnych? Kilka lat temu, albo nawet kilkanaście, rozpocząłem spór dotyczący wdrożenia takiego systemu informatycznego klasy ERP, budowy i wdrożenia w przedsiębiorstwie, w skrócie, zajmującym się rolnictwem. Elementem sporu było to, jak dużo informacji na temat kurnika zostało przekazanych wykonawcy i kto tak naprawdę jest w ramach tego iteracyjnego projektu właścicielem rozwiązania informatycznego. Spór nie trafił do sądu polubownego. Spór trafił do sądu powszechnego i och, wypracowaliśmy świetną, wydaje mi się, doktrynę, przepraszam, świetne wyroki na temat tego, czym jest IT, czym jest IT w rozumieniu kodeksu cywilnego. Natomiast te wyroki, choć dużo radości sprawiły nam, prawnikom, no to klientowi wiele wartości nie dały, ponieważ zostały wydane po kilku latach od momentu zaistnienia sporu, kiedy fakt przesądzenia, kto jest właścicielem kodu, nie ma dużego znaczenia, no bo ten kod nie ma już wartości po tylu latach. Projekty informatyczne są super szybkie. Ten czas wartości oprogramowania jest krótki. To są nowe technologie. Nowa technologia przestaje być nowa bardzo szybko. Więc jeżeli nie jesteśmy w stanie szybko zaoferować rozstrzygnięcia problemu, rozwiązania sporu, to spór przestaje mieć wartość dla stron. I staje się sporem bardziej emocjonalnym niż ekonomicznym. Okay, to na pewno. Rozumiem, że po prostu spory na tle projektów zwinnych muszą być szybko rozstrzygane,
i stąd powinny trafiać do arbitrażu. Z pewnością to będzie cecha każdego projektu informatycznego. Projekty zwinne mają też to do siebie, że przez tą iteracyjność, przez to, że chcemy, żeby szybko funkcjonalność była na produkcji, tym bardziej pasuje tu rozstrzyganie z użyciem narzędzia w postaci arbitrażu. To, co może być przeciwko, ta łyżka dziegciu, to, że mam silne poczucie, że spory arbitrażowe są bardziej angażujące niż ekstensywny proces cywilny, co może powodować, że przy przeładowaniu zespołu projektowego pracą, jeszcze zaangażowanie się w rozstrzygnięcie sporu w ramach arbitrażu może powodować pewną niechęć po ich stronie. Jednak arbitraż, szczególnie szybki, musi być intensywny. Więc to pewnie będzie wyzwanie, z którym zespół projektowy będzie musiał się zmierzyć, no ale szybkość, redukcja kosztów, czy nawet rozładowanie napięcia w projekcie przez to, że wiemy, na czym stoimy, to jest na pewno wartość, koło której nie można przejść obojętnie. A umowy serwisowe, czy mają sens w ich przypadku klauzule arbitrażowe? Co o tym sądzisz? Mogłoby się pozornie wydawać, że w takiej umowie serwisowej to jest umowa, która zabezpiecza zobowiązanie dostawcy IT do na przykład bieżącego usuwania błędów pojawiających się w systemie informatycznym, wgrywania aktualizacji, dostarczania wiedzy użytkownikom, że w takiej umowie w sumie spór arbitrażowy on nie ma, nie jest bardzo pomocny, no bo w sumie jeżeli ktoś nie dotrzymał terminu usunięcia błędu, no to czy będzie to szybko rozstrzygnięte, ile to będzie kosztować, nie ma dużego znaczenia, są naliczone kary, jeżeli są naliczone, można oddać sprawę, niech dojrzeje w sądzie. Natomiast kilka lat temu, no nieco wcześniejsza sprawa, doradzałem klientowi, który utrzymywał swój kluczowy system związany ze strukturą finansową tego przedsiębiorstwa i wdał się z wykonawcą w dyskusję dotyczącą definicji błędów. Te definicje błędów, one były o tyle istotne, że decydowały, czy jest dotrzymywane SLA, w zależności, czyli Service Level Agreement, czyli czas, w jakim dostawca systemu informatycznego powinien zareagować na zgłoszenie klienta, brzmiące na przykład nie działa. Więc w jakim czasie dostaniemy odpowiedź, proszę wyłączyć i włączyć, to jest to nasze SLA i brak zrozumienia definicji błędów powodował dużo wyzwań w tym projekcie. Procedura eskalacyjna była ułożona w taki sposób, że na początku strony dyskutowały między sobą, kierownicy tego projektu podjęli dyskusję, następnie był krok w postaci jakiego ciała zarządzającego projektem. Wreszcie umowa zawierała regulację dotyczącą nie arbitrażu, a koncyliacji eksperckiej, gdzie każda ze stron była zobowiązana do przygotowania materiału dla eksperta do rozstrzygnięcia problemu technicznego. To rozstrzygnięcie nie byłoby wiążące naturalnie, nadawałoby się do wykonania w przeciwieństwie do wyroku sądu arbitrażowego. Natomiast tak jak ta dyskusja na poziomie spółki, na poziomie dwóch spółek, jeszcze jakby zamknięta we własnym, w cudzysłowie, sosie, nie przyniosła rozwiązania zagadnienia, nie przyniosła rozwiązania problemu, tak w momencie, kiedy strony musiały przygotować argumenty faktyczne i argumenty prawne związane z wykładnią oświadczeń woli na etapie zawierania umowy i negocjacji, pod ocenę koncyliatora to doszły do wniosku, że w sumie to może się dogadają, bo kiedy tak przemyślały dogłębnie tę sprawę, przedstawiły swoje argumenty, udało im się wypracować porozumienie. To porozumienie oczyściło atmosferę i współpraca trwa do dziś w bardzo dobry sposób. Nie ma już wyzwań związanych z tym, czym jest błąd. Myślę sobie, że takie narzędzie w postaci szybkiego rozstrzygnięcia, którym był koncyliator i którym też może być arbitraż, zmotywowało strony, żeby znaleźć rozwiązanie ich problemu. Gdyby rozwiązanie problemu było odroczone o 5 lat w czasie, jak w przypadku wyroku sądu powszechnego, no to obawiam się, że ta motywacja nie miałaby takiej samej wagi i strony byłyby pewnie po dziś dzień w sporze na temat wysokości kar umownych w związku z niedotrzymywaniem SLA, a umowa byłaby rozwiązana, zagruzowana i nowy wykonawca świadczyłby usługi serwisowe.
Czyli krótko mówiąc, również w tym przypadku rekomendujesz arbitraż. Na koniec, wiem, że jesteś związany może nie z Dolnym Śląskiem, ale z Dolnośląską, czy wywodzącą się z Dolnego Śląska kancelarią Olesiński. I wiem też, że planujecie promocję arbitrażu właśnie na Dolnym Śląsku. Czy mógłbyś uchylić rąbka tajemnicy, jakie działania promocyjne razem z Sakigiem, jak rozumiem, będziecie na Dolnym Śląsku podejmować? Naturalnie. Z przyjemnością o tym opowiem. Przede wszystkim źródłem naszej inspiracji. Źródło inspiracji jest takie, że Olesiński i Wspólnicy jest jedną z większych polskich kancelarii, z pewnością największą na Dolnym Śląsku. I pomimo jakby skali działalności, nie widzimy wśród naszych klientów dużego zainteresowania arbitrażem, a mamy takie wewnętrzne przekonanie, że byłoby dobre dla interesu naszych klientów, gdyby część sporów poddawali pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego. Więc wspólnie z sądem arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej planujemy w czerwcu zrobić całodniowe wydarzenie poświęcone temu zagadnieniu. To znaczy, jaka jest wartość w rozwiązywaniu sporów w sposób arbitrażowy. I przez to, że firma Olesiński i Wspólnicy, firma doradcza, nie ogranicza się wyłącznie do prawa, ale sięga również do ekonomii, sięga do księgowości. Chcemy pokazać naszym klientom i zaproszonym gościom, to będzie otwarte wydarzenie, prowadzenie sporu arbitrażowego oprócz zalet prawnych ma również dobre konsekwencje, dobre skutki ekonomiczne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, czy to w zakresie księgowym, czy to w zakresie cash flow i wartości finansowych. Także gorąco zachęcam do śledzenia informacji prezentowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, kancelarię, firmę doradczą Olesińskiej Wspólnicy na temat tego wydarzenia. Trzymam kciuki w takim razie za czerwcowe seminarium, o którym wspomniałeś. Jeszcze raz dziękuję Ci, Wojtku, za znalezienie czasu, za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję również Państwu i do zobaczenia. Dziękuję.